wyjątkowe wydarzenie dla mieszkańców Kluczborka i w ogóle całej Opolszczyzny, dlatego że mówimy o dofinansowaniu ostatniej części obwodnicy Kluczborka. Co prawda odcinek kilometr 300 metrów, ale chcę powiedzieć, że to jest odcinek, który zamknie obwodnicę Kluczborka i tak naprawdę wielu mieszkańców Opolszczyzny, jadąc już do drogi S8 w kierunku Warszawy, Gdańska, korzysta z przejazdu przez Kluczbork i właśnie tak jak dzisiaj mówimy o inwestycjach lokalnych, ale one mają wyjątkowe znaczenie strategiczne i prorozwojowe. Będzie ten ruch całkowicie omijał Kluczbork, bo z jednej strony już ta obwodnica została dużo wcześniej wybudowana, teraz po drugiej stronie. I to powoduje, że najbardziej newralgiczne punkty Kluczborka, Plac Niepodległości, skrzyżowanie Byczyńskiej z Wołczyńską, będzie odciążone od samochodów ciężarowych. A jeżeli to będzie odciążenie zrobione, to myślę, że przepływ samochodów osobowych będzie już ułatwiony, a z drugiej strony i sprawy ekologiczne będą też bardzo istotne i bezpieczeństwo. To wszystko jest w tych obwodnicach zawarte.